Cześć, zapraszam na krótką opowieść o ostatnim z najnowszych kladzideł. Tym razem jest to Benzoes z Indonezji, konkretnie z Sumatry. Już pokazuję, jak on wygląda. Jak on wygląda? To są takie piękne bryły. To jest Benzoes tak naprawdę mieszany trochę z damarą, bo inaczej sam Benzoes by się kruszył. Tylko jak widzicie, w słoiczku jest całkiem sporo takich bryłek. Ja je tutaj specjalnie wybieram, żebyście mieli takie ładne kawałeczki. Także tak to wygląda. I tak, tenże benzoes pachnie już pięknie w momencie, kiedy go tylko powąchamy, jeszcze bez podgrzewania. Mi się kojarzy w ogóle, krakusy będą wiedzieć, o co chodzi, z miotkiem, czyli takimi słodyczami, które można kupić pod cmentarzem na Wszystkich Świętych. Absolutnie tak wygląda i tak też pachnie. Słodko, waniliowo, przynajmniej jeszcze bez podgrzania. Jak podgrzejemy, to co będzie? Wezmę taką sporą bryłkę. Tu mam w tej ceramicznej kadzielniczce już taki dopalający się tak naprawdę węgielek, bo już kilka kadzideł wam pokazałam na tym. Ale zobaczymy. Powinno być ok. I zobaczymy, co tu się będzie działo. Co to będzie za zapach? Czy to się wystarczająco będzie tliło w tym? Zobaczymy, spróbujemy przykryć. Powiem wam tak, już teraz to jest właśnie ten miodkowy zapach. Jest bardzo miodowy, słodki, powiedziałabym mocno waniliowy, lekko nawet kakaowy. Generalnie słodycz, słodycz i jeszcze raz słodycz. Ale taka no przyjemna, to nie jest za słodkie dla mnie. O, jak się pięknie rozpuszcza. Wam pokażę z bliska. O, to tak to nie widać. O, proszę, jak się pięknie węgielek się tli. Kadzidło się pięknie rozpuszcza. I pachnie właśnie pięknie. Słodko, waniliowo. Zresztą z tego właśnie benzoesu są robione, to nie jest olejek, to jest wyciąg alkoholowy, który używam też w mieszankach olejków. I to właśnie jest ta nuta taka ciężka, waniliowa. Ale jak okazało, to nie jest takie ciężkie. To jest naprawdę bardzo przyjemny zapach, słodki. No, słodki tak. Słodki, ale właśnie waniliowy. Więc ma sobie taką nutkę ciekawą. Myślę, że bardzo warto wypróbować. Jest to zupełnie inny benzoes niż ten, który do tej pory był dostępny w sklepie, który to nazywam bunkrem. Taki beton. Tam to jest zupełnie co innego. Znaczy, no, to jest różnica tego samego drzewa, tylko zupełnie innej jakości. Zupełnie inaczej przygotowany pył taki dość mocno zanieczyszczony i w ogóle specyficzny. Ale oczywiście też znajdzie swoich amatorów, dopiero po podgrzaniu się robi waniliowe. To jest waniliowe już. To jest cukiereczek po prostu. Zresztą wygląda jak właśnie tenże miodek, słodki cukierek. I właśnie tak pachnie nawet po rozgrzaniu. Także to jest ostatnie z tych najnowszych kadzideł, które wam zdecydowanie polecam. Polecam wypróbować. I zapraszam serdecznie. Zapiszcie się w ogóle do newslettera. Tam na stronie można się zapisać, bo będę miała dla was specjalną ofertę. Co miesiąc będzie promocja na jakąś, tylko dla osób, które są w newsletterze. Będzie kupon na jakąś kategorię w sklepie i tak sobie myślę, że właśnie na pierwszy rzut pójdą żywice. Newsletter poleci do was już jutro, bo to będzie promocja na cały miesiąc. Także te wszystkie wspaniałe żywice będzie można kupić z rabatem. Myślę, że naprawdę warto, bo nie są to tanie rzeczy. Ja i tak staram się naprawdę mieć na tym minimalną marżę, bo jest to mnóstwo pracy od znalezienia po zapakowanie, bo ja wszystkie te bryłeczki wybieram sama, pakuję do tych słoiczków, naklejam etykiety. Etykiety są też mojego projektu, także wiecie, pracy jest co niemiara. A no, kasy nie ma praktycznie żadnej, ale robię to po to, żeby się właśnie z wami podzielić tymi zapachami, bo są wspaniałe i nie są łatwo dostępne, więc uważam, że warto. O, ale sobie narobiłam.
No, jak zwykle muszę być ciapką ostatnio, ale tu widać właśnie, jak się fajnie ta żywica rozpuszcza. A, żeby się nie poparzyła. Także warto używać tych szczypiec, tego uchwyciku do tej kadzielniczki, bo naprawdę można się poparzyć. Węgielek wypala się pięknie, kadzidło pięknie się rozpuszcza. Czy ja siedzę i wącham, a wam polecam zajrzeć do sklepu, powybierać sobie kadzidła, a już jutro zamówić z rabatem. Kiedy już dostaniecie newsletter, ale musicie się oczywiście na niego najpierw zapisać. Na sklepie takie serduszko pojawia się z boku lub na dole, w zależności od tego, czy patrzycie na kompie, czy na telefonie. I tam możecie się zapisać na newsletter. Dzięki wielkie, miłego wieczorku. Do usłyszonka, postaram się robić częściej jakieś filmy. Hej.